nasze postulaty nie zostały nawet chyba przeczytane. Nic się nie zmieniło. Bardzo się cieszę, że mamy tutaj tak dużo działaczy. Wszyscy oni obiecują, że są zjednoczeni. Liczymy na to, my rolnicy liczymy. Liczymy też na to, że dzisiejszy protest to będzie początek protestu w naszym regionie. Proszę Państwa, musimy dopilnować swoich spraw. W ubiegłym roku żeśmy zaczęli, ale nie skończyli. W tym roku, jak zaczęliśmy, to pociągniemy to tak daleko, aż nas wysłuchają i zaczną się nami poważnie interesować. Żebyśmy nie słyszeli w telewizji, że rolnik to tylko ma dopłaty, pieniądze unijne i same zyski. A nikt nie chce się zainteresować tym, co naprawdę boli rolnika. Te dopłaty to nie są dla rolników. Te maszyny też nie są, te piękne maszyny, te piękne ciągniki, to też nie są rolników. To są tylko banków. My tylko utrzymujemy banki i producentów tego pięknego sprzętu rolniczego. Dobrze by było, żeby nasze media się faktycznie zajęły tym, co rolnika boli, a nie tym, co widzą z zewnątrz. Niech się zagłębią troszeczkę i spojrzą, co faktycznie się na wsi dzieje. I nasi politycy też. Dlatego, proszę Państwa, to dzisiejszy dzień to jest początek. I dopilnujmy tych swoich spraw. Dziękuję. No, dziękujemy ślicznie, panie Januszu. A teraz proszę o zabranie głosu pana posła, człowieka samoobrony Waldemara Wolczyka. Bardzo proszę. Moi kochani, miło tu z wami być. Aż się serce raduje, że z takimi ludźmi na tą Warszawę można iść i walczyć w obronie polskiej ojczyzny. Bracia górnicy, dziękujemy wam za to wsparcie. Sami trudno nam by było czegoś dokonać. Media napuszczają nas, jeden na drugich. Nam tutaj mówią, że górnik zarabia 90 tysięcy. Nam, kiedy jesteśmy na Śląsku, to rolnicy mają traktory po 300 tysięcy i dopłaty z Unii. Nie jest taka prawda. To nie jest taka prawda. Byliśmy u was, widzieliśmy wasze paski po 2700, 2800 zł brutto. Kochani, to są takie wynagrodzenia. Te ciągniki, które tutaj dzisiaj powiedział pan od Przodych Lewnej, jeżdżą po ulicach. Ani jeden nie jest własnością rolnika. Wszystko jest w rękach albo komornika już, albo w rękach banku. Taką nam przyszłość zgotowali nasi rządzący. Moi kochani, kiedy był na jednej z wizyt pielgrzymek, największy rodak, Jan Paweł II, na Placu Zwycięstwa powiedział takie słowa, do których dzisiaj pamiętam i przełożyłem się na siebie. Przyjechałem tutaj, bo jestem Polakiem i sprawy polskie nie są mi obce. Dzisiaj ja jestem Polakiem, ja jestem rolnikiem i te sprawy, i chłopskie, sprawy polskie nie są mi obce. Dzisiaj jestem w stanie pójść na rzeź z nimi wszystkimi, bo to, co oni doprowadzają, to jest już karygodne. To, co tutaj powiedział pan poseł przede mną, ja byłem posłem czwartej kadencji, znany mechanizm rozbioru III Rzeczypospolitej Polskiej. Różnych sobie przydupasów do siebie ponajmowali, to jest kapitał biznes. Inaczej biznes zachodni, a tutaj mamy takich podciotków, którzy te zadania wykonują albo to podpisują. Spółki. Dzisiaj zadaje sobie ktoś pytanie, co to są polskie składy węgla? Ładna nazwa. Polskie składy węgla. Ani jeden kilogram węgla tam nie jest polskiego. I dlatego dzisiaj jest taka sytuacja. Podpisał pan Pawlak układ z Rosją na dostawę gazu na bardzo niekorzystnych warunkach. Za to eksportuje węgiel z Rosji do Polski. Tak ma to wyglądać. My się musimy bliżej temu wszystkiemu przyjrzeć. Dzisiaj mnie bardzo raduje, że tu dzisiaj są związki zawodowe. Że są związki zawodowe i samoobrony, i Solidarności, i inne powstające komitety protestacyjne. Bo wspólnie możemy coś razem zrobić. Pewnie mam pretensje do niektórych działaczy związków. Inaczej, do liderów związków. Nie można takich rzeczy mówić, że rolnik, że pani premier nie jest zgodna stanąć z rolnikami do rozmów. Jak to pani premier nie jest zgodna stanąć do rozmów z rolnikami? Kim ona jest? Dzisiaj tu między nami są rolnicy, magistry, inżynierowie. Ona jest tylko magistrem lekarzem. I ona nie jest zgodna,
żeby stanąć. Nie mówmy takich słów, bo my to jest obrażane, żeby lider związku zawodowego takie rzeczy mówi. To jest karygodne. Kochani, nie dajmy się. Nie dajmy się. To, co wczoraj zobaczyliśmy w przekazie medialnym, że potrafią użyć broni, potrafią użyć kul gumowych. Doświadczyliśmy to rolnicy na własnej skórze i pod Kaliszem, i to doświadczyliśmy to na protestach, kiedy były w 2000 czy 2002 roku na blokadzie w Belnie koło Łowicza. Strzelali do nas jak do psów z dubeltówek. Dzisiaj będą próbować to samo robić. Ten bandyta, bo go tak nazwie Niesiołowski, bandyta dla Polski, który rujnuje, mówi, że nie będzie następnej leperiady, bo oni tu rządzą. Może niech spróbują, zobaczymy, kto zwycięży. Za chwilę pójdziemy pod jego biuro poselskie. Zobaczymy, kto zwycięży, panie Niesiołowski, Stefanie. Moi kochani, apeluję, mamy wszędzie posłów. Mamy biura poselskie. Te skurczybyki siedzą tam, biorą pieniądze, a nie działają dla ukochanej ojczyzny. Blokujmy ich, wzywajmy ich do tego, żeby tu z nami byli. Niech przyjdą się wytłumaczyć, dlaczego podnoszą łapy tak, a nie inaczej. Jeszcze chciałem jedną rzecz tylko podać, żeby nie przedłużać. Ja jestem niezmiernie dumny, że znajdują się ludzie, którzy los ojczyzny nie jest im bliski. Nie jest im bliski. Dzisiaj, jeżeli ten protest nie go popuścimy, nie będziemy go dalej realizować, bo nie łudźmy się, że te postulaty będą załatwione, bo to absolutnie nie będzie załatwione. Jeżeli to popuścimy, rząd się umocni. Rząd się umocni, ale kiedy będziemy nieubłagalnie z determinacją szli do przodu, musi ulec. Musi ulec. Związek Radziecki był wielki, ale przy pełnej determinacji ludu i Polaków i Europy musiało się to rozwalić. Dlatego apeluję i proszę, kochani, bez podziałów, walczmy o Polskę. Walczmy o Polskę, która jeszcze jest. Tutaj Wadek powiedział ładnie. Wczoraj dostaliśmy informację na proteście w Wiluniu, że 800 hektarów od niekogo, bo członka senackiej komisji rolnictwa 800 hektarów dziennie sprzedajemy obcokrajowcom. Na długo jeszcze nam to starczy? Kochani, bądźcie razem. Ja jestem jeszcze raz. Wielki szacunek dla górników, dla tych pań, które wtedy tam nam kawę przygotowały, ciasto przyniosły. Dziękujemy wam za to.